Pewnego razu Rumcaj zczyścił pistolet, a Hanka z synkiem przebierali żołędzie na naboje dla Rumcajsa. Rumcajsie, jeleniom grozi niebezpieczeństwo. Książę pan z księżną panią chcą nas powystrzelać. Ha! To się jeszcze zobaczy! Krzyknął Rumcajs i poszedł na polanę. Cypisek, słysząc to, poderwał się. Muszę skoczyć do potoku, po krzemienie. Do pistoletu, tatusia. Hanka została w domu sama. Wytrząsała z szyszek nasionka, żeby synkowi ugotować z nich kaszkę. Nikomu nie wolno strzelać do jeleni w moim lesie. No proszę, coś podobnego. Ten rozbójnik Rumcajs zatkał mi lufę. Patrz, księżno pani, nigdy już nie będę mógł strzelać z tej strzelby. Drogo za to zapłacisz, Rumcajsie! Chodźmy, książę panie. A Hanka tymczasem tłukła nasionka na kaszkę. Pójdziesz ze mną, Hanku? I ani słowa. Słyszysz? Cypisek nad potokiem zbierał krzemienie do pistoletu Rumcajsa i sprawdzał każdy, czy aby daje dobrą iskrę. Cypisku, powiedz mi proszę, jak ty to robisz? Widzę, że potrafisz wykrzesać całe snopy iskier, a ja nawet jednej nie mogę. Bez krzemieni nie dasz rady. Masz. Teraz spróbuj. Udało się. I dalej krzesali już razem. Aż patrzą, a tu nadjeżdża książęca kareta. Pojedziesz z nami, Cypisku, ale to już. Jak piśniesz słowo, to popamiętasz. Rak ruszył za karetą, żeby pomóc Cypiskowi, ale rak, jak to rak, wlecze się, biegać nie umie. Na zamku nikt z nimi słowa nie zamienił, ani z Hanką, ani z Cypiskiem. Książę pan z księżną panią zamknęli ich w ukrytej komnacie. Książę pan zamknął drzwi na klucz, a księżna pani na kluczyk. A potem książę pan włożył klucz do kieszeni swoich jedwabnych spodni, a księżna pani ukryła kluczyk w obcasie pantofelka. Niech no Rumcaj spróbuje teraz ich uwolnić. A tymczasem Rumcaj przeszukał las i jaskinie. Nie ma. Przepadli jak kamień w wodę. Nagle poczuł, że coś go łapie za piętę. Rumcajsie, Hankę i Cypiska uprowadzono na zamek. Ach, to tak? Chodź, może mi się przydasz. Przyszedłem tu sam, ale wyjdziemy stąd we trójkę. Rumcajs zdjął kapelusz i powiedział do raka: szukaj! A że rak ma oczy osadzone na ruchomych słupkach, zajrzał w każdy kącik.
Książę pan zaklął szpetnie po francusku. Sacre bleu! Nic dziwnego, stracił Hankę, cypiska, a do tego jeszcze gubi swoje piękne spodnie. Księżna pani westchnęła tylko. Och, co ja zrobię, to okropne, skupiłam obcas. No bo jakże tu chodzić po komnatach książęcych w pantofelku bez obcasa? Kłaniam się nisko. Thank you.